Nieużywany, a nowy, taką decyzję w temacie zakupu samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. O nowy pojazd wnioskowali drogowcy, jednak z uwagi na oszczędności Zarząd Powiatu, przychylając się do wniosku, uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie zakup używanego samochodu za kwotę około 40 tysięcy złotych. Innego zdania byli przedstawiciele Rady. Ja nie jestem przeciwny zakupowi samochodu, jednak jestem przeciwny zakupowi samochodów używanych. Tym bardziej, że nie jest to wielce specjalistyczny samochód i oczywiście nie sprzeciwię się tej propozycji, ale proszę o rozważenie oto takiego wariantu, ażeby ewentualnie w naszym budżecie wysupać większą kwotę i zakupić samochód nowy lub jeżeli na dzień dzisiejszy nie ma takich możliwości, to po prostu wziąć samochód w najem długoterminowy albo po prostu w leasing, ale samochód nowy. Bo kupimy samochód używany, nie wiadomo z jaką przeszłością się okaże, że za miesiąc już będzie się nadawał znów do remontu. Proponuję zakup nowego samochodu i to stawiam wniosek o zakup nowego samochodu, ponieważ my chcemy mieć drogi naprawdę dobre, ale żeby te drogi kontrolować to musimy mieć gdzieś sprzęt nowoczesny. To nie jest taki, że kupimy jakiś tam samochodzik, co będziemy raz kiedyś jeździć do kościoła. Także ja oficjalnie mówię, że ja stawiam wniosek o zakup nowego samochodu. Radni byli zgodni i choć zapis w uchwale się nie zmienił, po rozeznaniu rynku radni dołożą na kolejnej sesji środki do zakupu nowego samochodu. Zarząd Dróg Powiatowych się kilkakrotnie zwracał z wnioskiem o to, żeby po prostu kupić ten samochód, ponieważ jest tak, jak jest biednie w tym naszym budżecie, powiedzmy, zarówno w tym roku, jak i w roku 2023, wcale nie jest lepiej, a może jeszcze będzie gorzej. Dlatego też taki się pomysł zrodził, żeby był kupiony samochód już stary, powiedzmy, a na tyle nadający się, żeby mógł ten zarząd tutaj nim go użytkować do swoich zadań. No ale skoro radni tak uważają, to oczywiście, że tak, to wiadomo, to trzeba liczyć, że około 100 tysięcy będzie więcej niż tego, no to za to nie zostanie coś innego zrobione. Nie wiem, kawałek drogi nie zostanie na przykład zrobiony, no bo nic innego, bo innych środków nie ma po prostu. Chodzi o samochód, w którym na przykład 3-4 pracowników może wsiąść. I z tak zwaną paką, gdzie można wrzucić cement, jakieś urządzenie i tak dalej, z czym się jedzie na daną drogę. Uważam, że akurat tutaj mógłby być śmiało samochód używany, bo ten nowy, on po miesiącu będzie tak jak używany. To nie jest do przewozu sensu stricto tylko ludzi. On ma zabezpieczyć, usprawnić obsługę przy bieżących utrzymania dróg. Naprawa, ubytki w jezdni, omiatanie chodników, wykaszanie, wrzucenie na tą naczepę urządzenia i jedziemy. Taka jest wola radnych i to trzeba uszanować, panie redaktorze. Wrócimy ponownie, pan starosta przedłoży propozycję i będziemy wtedy ponownie podejmować uchwały. Ta kwota na dzień dzisiejszy jest zabezpieczona. Przed radnymi teraz głosowanie nad uchwałą budżetową na przyszły rok. Budżet jest przyjęty w tej chwili przez komisję, pozytywnie zaopiniowany przez komisję budżetową, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a więc jak to się mówi, prawa strona z lewą się spina i to wszystko, chociaż były olbrzymie cięcia, że tak powiem, w poszczególnych wydatkach z tych, co były zgłoszone na przykład przez poszczególne jednostki, wydziały, są bardzo duże cięcia, obniżone zaplanowane wydatki, będzie trudno sobie radzić. Kolejny rok dla samorządów nie będzie łatwy. Od pół roku sygnalizujemy, że będzie bardzo trudna i ona już jest sytuacja, jeśli chodzi o finanse publiczne. Po pierwsze, poziom zadłużenia gminy. Po drugie, znaczny wzrost wydatków bieżących. Nie będzie chyba gminy, jeśli będzie to na palcach policzyć, z 2000 ponad 300 gmin w Polsce, żeby zamknęły budżet, rok budżetowy nadwyżką budżetową.
Naprawdę to będą. Stąd też i dzisiaj no jest dyskusja, dlaczego tego zadania nie ma przyjętego i tak dalej. No, udział PIT-u w powiecie to jest powiedzmy 11%, a w gminie to jest ponad 45-46%, czyli to jest automatycznie. No, gmina na pewno ma większą możliwość. Kwestia oświaty. Proszę zobaczyć, na skutek wzrostu cen, o ile wzrastają wydatki w oświacie. To nie to, że należy zwolnić nauczycieli. No nie. Koszty energii, utrzymania w szkołach, nie? To wszystko kosztuje. Przy inflacji już 17%, a roszczenia są wszystkich grup społecznych. Sesja budżetowa odbędzie się po świętach Bożego Narodzenia.